Czym jest dziwne zjawisko, jakie wystąpiło tuż po wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie i Nagasaki w 1945 roku? Czym są tak zwane cienie Hiroshimy? Ciemne obrysy ludzkich sylwetek, przedmiotów, takich jak drabiny, rowery, znaleziono w różnych miejscach po wybuchu bomb atomowych. Najbardziej znany jest ten przedstawiający człowieka, który przysiadł na schodach przed bankiem w Hiroshimie na chwilę przed zrzuceniem bomby. Powszechnie znany jest on jako ludzki cień śmierci, ale było ich dużo więcej. Jak do doszło do powstania tych ludzkich cieni śmierci. Cienie odwzorowują to, jak wyglądało dane miejsce tuż przed wybuchem. Eksplozja uwolniła intensywne ciepło, bo temperatura w chwili wybuchu mogła dochodzić nawet do 5500 stopni Celsjusza oraz Światło i to światło wybieliło napotkane na drodze budynki, kamienie, zaś, mówiąc brzydko, stojący temu światłu na przeszkodzie ludzie zostali zwęgleni, i tak miejsca, w których ci ludzie stali, pozostały ciemne. To trochę tak jak z opalenizną, że nie opalą się te miejsca, które będą zakryte. Obserwuj mnie po więcej historii. Niebawem ruszam z korepetycjami w formie wideo.